Cześć, witam Was, Taramon, z tej strony, znany w sieci również jako Truffle Brain. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek pierwszej serii, czyli jak przeżyć poza miastem swoje pierwsze chwile. Zapraszam. Naszą przygodę zaczniemy od banalnej rzeczy, od ubrania się. Otwieramy w tym celu inwentory i wybieramy spośród naszych przedmiotów ubrania. Tak, ubrania, dlatego że to one w pierwszych chwilach będą nas chroniły. Elementy ubrania możemy zakładać i zdejmować na dwa sposoby. Na przykład właśnie tutaj unequip, czapkę, którą zdjęliśmy, lub poprzez equip z naszego inwentory. Tutaj założyliśmy konkretnie nasz pas. Dokładnie w ten sam sposób zakładamy wszystkie pozostałe elementy. Poprzez equip. W podobny sposób zakładamy pozostałe elementy naszego ubrania poprzez komendę equip. I tutaj bardzo ważna uwaga, że tak naprawdę warto założyć to nasze startowe ubranie, bo jakie by nie było, zawsze odrobinę nas chroni. Wszystkie elementy ubrania możemy również założyć w inny sposób, po prostu przeciągając je wolne sloty tutaj naszego okna charakter. Podobnie zakładamy broń, przy czym tutaj broń możemy wsadzić do prawej lub lewej dłoni poprzez komendę equip specific. Tak samo zakładamy właśnie też naszą tarczę. W górnym lewym rogu naszego okna charakter możemy też podejrzeć, ile nasze wyposażenie aktualnie waży i jaki ma to wpływ na naszą prędkość przy obciążeniu się. Wszystkie elementy naszego wyposażenia ważą, włącznie z tym, co posiadamy w naszym inwentory. Skoro jesteśmy przy inwentory, też warto sobie na początku zrobić porządek poprzez na przykład stworzenie grup, czyli możemy tutaj z tego poziomu zarządzać wszystkimi naszymi przedmiotami, ale również możemy sobie zrobić na początku od razu porządek, czyli na przykład stwórzmy sobie grupę rolnik i do niej możemy sobie przenieść wszystkie nasze przedmioty, które uznamy za sensowne. Tak samo kolejną grupę, nie patrzcie na to, w jaki ja sposób to robię, ale sobie porządkuję narzędzia do właśnie rolnictwa, osobno narzędzia do drewna i tak dalej, i tak dalej. Każdy z Was może sobie to uporządkować na swój własny, sensowny sposób, ja tylko pokazuję to jako sposób. Utworzę jeszcze jedną grupę pod nazwą Tools. W nią przeważnie wkładam takie rzeczy jak na przykład kompas, który i tak jest u góry i w zasadzie nie jest wykorzystywany poprzez klikanie, ale wrzucam też rzeczy, które na przykład dużo rzadziej albo w inny sposób są wykorzystywane, także ja sobie zawsze całe moje inwentory porządkuję według jakiegoś swojego klucza, który Wy również możecie sobie stworzyć po swojemu. Przedmioty oczywiście ściągamy poprzez unequip, przeciągnięcie danego przedmiotu do inwentory. Tutaj po prostu zdjęliśmy sobie broń. Zanim wyjdziemy na miasto, możemy jeszcze skorzystać z jednej rzeczy, mianowicie możemy zmienić nasz wygląd. Od razu Wam powiem, że jest to rzecz kompletnie niepotrzebna, ale do tego służy narzędzie Use. Oczywiście niepotrzebna. No możemy sobie wybrać, czy chcemy być kobietą, czy chcemy być mężczyzną. Nagrywalność, postać i płeć nie ma kompletnie żadnego znaczenia. De facto są to po prostu skille. Ja tutaj wybieram sobie po prostu kobietę i pojawi Wam się kolejne okno, w którym możecie sobie zmienić kształt głowy, kolor oczu, nosa, policzki, no generalnie wszystkie elementy, które Was interesują odnośnie Waszego wyglądu. I podkreślam jeszcze raz, aktualny wybór i to, co w danym momencie zrobicie, nie ma żadnego wpływu na jakość, poziom Waszej gry i jeszcze dodam do tego, że większość tych elementów i tak później będzie zasłonięte. Po pierwsze nosicie strój, który będzie coraz bardziej zaawansowany, ale jak już widzicie, nawet ten bazowy, który przed chwilą założyliście, jest absolutnie zakrywający Wasze ciało. Do tego bardzo często będziecie nosić różnego rodzaju nakrycia głowy, jakieś czapki, tego typu rzeczy, czy hełmy, które zakryją Waszą głowę i do tego jeszcze dojdą maski, które Was będą chroniły lub wyróżniały Wasz wygląd, więc tym bardziej jakby sens robienia tego nie jest do końca pełny. Ale oczywiście gra udostępnia taką możliwość, więc dlaczego z tego nie skorzystać? I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Zmienić wygląd możecie tylko raz, jedyny raz, dlatego że to narzędzie, ten Golden Mirror, który właśnie używamy, jest bardzo później kosztowny. On kosztuje 15 silverów. I jest to dosyć pokaźna suma, zwłaszcza dla początkującego gracza, więc albo przemyślcie swój wygląd, albo zróbcie go po prostu później. Nie ma to większego znaczenia.
Ja oczywiście tutaj skrócę ten proces, żebyście sobie sami mogli dostosować swoją postać. Oczywiście na koniec, po dostosowaniu, zatwierdzamy to wszystko poprzez kliknięcie OK. Gra Was zapyta, czy na pewno jesteście pewni. I nasza postać wygląda tak, jak chcieliście, czy tak, jak chcieliśmy. Tu ważna oczywiście rzecz. Z naszego inwentory zginęło magiczne złote lustro. W takim razie, skoro nasz wygląd odpowiada naszym preferencjom, wychodzimy w takim razie już na zewnątrz. I tutaj pierwszą rzeczą w Encore, którą Wam właśnie chcę jeszcze pokazać, podejdziemy sobie tutaj do tradera, który właśnie posiada w swoim wyposażeniu, można kupić u niego za 15 srebrników, tak, za 15 silverów, nasz właśnie Golden Mirror, czyli gdybyśmy chcieli ponownie zmienić swoją postać, no to niestety jest to dosyć kosztowna zabawa. Skoro elementy wyposażenia i naszego wyglądu mamy za sobą, pora wybrać się w drogę. Pierwszym elementem, który w ogóle pozwoli nam poruszać się, jest kompas. Niestety kompas, który dostajemy na początku, jest bardzo słabej jakości, jego odświeżenie po prostu wymaga czasu, ale jest to jedyny element naszej nawigacji na samym początku. Możemy się również orientować według słońca, gwiazd i innych rzeczy, czyli tak jak w średniowieczu ludzie to robili. Na początek też warto się zainteresować, ponieważ w każdym mieście startowym jest tak zwana tablica ogłoszeń, na której pod prawym klawiszem możemy zobaczyć właśnie ogłoszenia, czy ktoś nie poszukuje jakiegoś citizena, obywatela do swojej wioski, i możemy wykorzystać to, zanim w ogóle wpadniemy na pomysł założenia naszego pierwszego dida, czyli naszej wioski. Osobiście na początek bardzo polecam taką drogę, dlatego że jest to najłatwiejsza forma przystosowania się w ogóle do realiów gry i nie czarujmy się. Ta gra naprawdę ma bardzo, bardzo wysoki próg wejścia. Przypominam również, że w górnym lewym rogu macie zielony pasek waszej staminy. W rytmie waszego biegu, poruszania się, długiego właśnie przemieszczania się, ta wasza stamina będzie spadała, będziecie coraz słabsi. Pamiętajcie zawsze o tym. Osłabienie staminy będzie miało w ogóle kluczową rzecz w momencie, kiedy spotkacie jakieś nieprzyjazne stworzenie, które z wami podejmie może walkę. W tej chwili jesteście chronieni. Tu z kolei górny prawy element ekranu pokazuje, że jesteście jako newbie w tej chwili chronieni przed różnego rodzaju niebezpiecznymi stworami, ale to nie będzie trwało wiecznie. No dobrze, w takim razie jak przetrwać w pierwsze chwile, w jaki sposób znaleźć pożywienie? No, pod prawym klawiszem myszy mamy pierwszą komendę forage. Poprzez zbieranie różnego rodzaju rzeczy, które możemy znaleźć właśnie w trawie, proszę bardzo, znaleźliśmy swojego pierwszego ziemniaczka, możemy znaleźć właśnie pożywienie, możemy znaleźć elementy czasami dosyć wartościowe, tak jak na przykład drewno rzadkie. Także warto jest na początek po prostu kucnąć i troszeczkę pozbierać. Proszę bardzo, kolejna rzecz, pomidorek. W tej chwili nasza postać jest najedzona i napita, bo to widać. O, proszę bardzo, zbierając po raz kolejny, może się okazać, że teren już jest wyczyszczony, czyli nic nowego nie znajdziemy, ponieważ nie każde użycie komendy forage lub botanize będzie skuteczne. Teren może być już po prostu oczyszczony przez innego gracza, lub sami go oczyściliśmy, lub zwykle po prostu na nim nic się nie znajduje. Ja tutaj oczywiście skrócę proces poszukiwania. Mamy już dwa ziemniaki pomidora. Teraz przygotujemy sobie nasz toolbelt pass. Bardzo fajna rzecz, podręczna. Po prostu przeciągamy sobie nasze rzeczy, które chcemy, żeby się w nim znalazły, w wolne sloty. I tutaj bardzo ważna rzecz, zawsze sobie go zasejwujcie, zawsze. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że po ponownym zalogowaniu wasz toolbelt będzie pusty. Aktywacja narzędzi, czy to z pasa, czy z inwentory, poprzez dwukrotne kliknięcie jest dokładnie tą samą czynnością. My tutaj oczywiście teraz postanowimy ściąć drzewo, które jest nam niezbędne. Wybieramy, czy to w górnym, po zaznaczeniu konkretnego tajla, czyli kafelka, na którym znajduje się drzewo. Mamy u góry menu podręczne lub poprzez skróty klawiszowe możemy po prostu wybierać konkretne czynności.
Tu domyślnym oczywiście klawiszem jest F, czyli cut down, po prostu rozpoczęliśmy proces ścinania. I tutaj też fajna uwaga, action key, czyli po prostu ilość naszych możliwych czynności do wykonania pod rząd. Na początek nasz body strength i mind logic są dosyć niskie. Mind logic pozwala właśnie na użycie trzech czynności pod rząd. Tak, nasze drzewo pierwsze leży, czyli spełniliśmy, jak widzicie, pierwszy prawie element journala w 20%, czyli po prostu tych drzew będziemy musieli ściąć więcej, a konkretnie 5. Pierwsze drzewo mamy ścięte. Także w tej chwili mamy bardzo dużą kłodę, której nie jesteśmy poprzez take podnieść, dlatego że nasz poziom, że tak powiem, siły ciała jest dużo, dużo za niski i nie możemy takiego dużego ciężaru podnieść. Zanim je jednak porąbiemy, zróbmy trochę porządku wokół siebie. Pod prawym klawiszem wybieramy Bash, a następnie Destroy i usuwamy nasz Kikut pieńka. Część graczy te pieńki pozostawia. Wygląda to tak według mnie bardzo nieelegancko. Ja po prostu lubię porządek, usuwam te pieńki. Usuwanie pieńków w ogóle można zrobić jeszcze w drugi sposób, wybierając łopatę i na tym kafelku robiąc cultivate, czyli po prostu kultywując powierzchnię, pieniek też zniknie. Natomiast komenda destroy powoduje, że troszeczkę szybciej przyrasta Wam body strength i dlatego ja z tego korzystam najczęściej. Pora w takim razie porąbać nasze powalone drzewo na mniejsze kawałki, które będą bardziej użyteczne dla nas. Jak widzicie, zaznaczyłem to drzewo, górne menu też pokazuje, w skrótach można ikonką wybrać poprzez cyfrę 3 lub F chop up. Jest to po prostu czynność, która pozwoli nam wytworzyć mniejsze logi. Już pierwszy się pojawił, teraz kolejny. I takich logów z każdego drzewa będziemy mieli coraz więcej. Przy okazji oczywiście zobaczcie w tab skilli, gdzie poprzyrastała nam po prostu cała siła, między innymi siła, body strength, proszę bardzo, cały czas nam rośnie. Tak samo soul, czyli nasza dusza. No i oczywiście woodcutting, który tutaj poprzez rąbanie drzewa największy wpływ miał na te pozostałe rzeczy. Od razu dodam, że każda czynność oczywiście w grze powoduje, że jakiś skin nam przyrasta, ale w tym przypadku konkretnie tworzenie logów daje większy przyrost woodcuttingu niż samo ścinanie drzewa. No i oczywiście gdybyśmy mieli sleep bonus, który przed chwileczką Wam tutaj pokazałem, przyrost tego woodcuttingu byłby jeszcze większy i tym sposobem mamy nasze pierwsze logi, czyli kawałki drzewa, które się do czegokolwiek nadają. QLik jest bardzo niski, dlatego że nasz woodcutting w tej chwili jest bardzo niski i drzewo, które ścinamy plus logi, które wytwarzamy, nie mają większego QL niż nasz skill woodcuttingu. Im wyższy będzie nasz skill, jeżeli chodzi o ścinanie drzewa, tym wyższe będziemy mieli jakość logów. No dobrze, weźmy sobie pierwszego loga, przeciągnijmy i stwórzmy coś z niego. Naszym pierwszym celem będzie rozpalenie ogniska, w związku z tym wyszukajmy podpałkę, kindling. No tutaj oczywiście źle wyszukałem, ale pokażę Wam drugą metodę, czyli przeciągamy sobie log w miejsce craftingu oraz narzędzie, którego będziemy chcieli użyć, czyli na przykład tutaj carving knife i z listy wybieramy rzeczy, które możemy w ten sposób wytworzyć. Ponownie Wam to pokażę, wybierając z kolei inne narzędzie, czyli piłę, możemy stworzyć zupełnie inne rzeczy, tutaj właśnie między innymi podpałkę, ale też jak widzicie planks, czyli deski, czy inne jakieś rzeczy, które w późniejszym czasie będą nam bardziej przydatne. Czynność taka zajmuje od kilku do kilkunastu sekund i w zależności od Waszego skilla zajmuje więcej lub mniej czasu, ale też bardzo duży wpływ ma na to narzędzie. Dobrze, spróbujmy jeszcze sobie zrobić deskę. Jak widzicie, deski nie jesteśmy w stanie zrobić, dlatego że minimalna wymagana wielkość tego naszego loga jest za mała, więc byśmy musieli wykorzystać inny. Podpałki również nie możemy zrobić, dlatego że po prostu nasz kawałek drewna jest już za mały, żeby cokolwiek z niego wytworzyć. Zabierzmy się w takim razie za rozpalenie naszego pierwszego ogniska. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze właśnie używając okna crafting, czyli przeciągając naszą podpałkę plus krzesiwo, które schowałem wcześniej sobie w grupie tools
i mamy campfire, czyli takie pierwsze ognisko. Jak widzicie, szanse zaledwie mamy 50%. Drugą metodą jest dwukrotne kliknięcie naszej podpałki i na krzesiwie pod prawym klawiszem lub odwrotnie klikając, właśnie zaznaczając, mamy Film Assist Campfire i właśnie klikając zaczyna się proces rozpalania naszego pierwszego ogniska. Poczekajmy chwilę. Mieliśmy 50% szans na stworzenie tego ogniska. Niestety nasza czynność kończy się failem, czyli niestety nie udało się. No dobra, próbujemy drugi raz. I otrzymujemy komunikat, że niestety nasza podpałka jest już za mała do stworzenia ogniska. Dlaczego się tak stało? Otóż po prostu się zużyło. Tak, i tutaj próbowaliśmy przeciągnąć sobie nasz przedmiot. Dostaliśmy pierwszą informację, że możemy po prostu ukraść przedmiot. No niestety my tutaj wiemy, że nie znajdujemy się na terenie żadnego DID-a, w związku z tym ja tylko zatwierdziłem, że tak, zdajemy sobie sprawę z takiej czynności. Oczywiście kradzież nie jest dozwolona. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak stworzenie na nowo nowej podpałki. Tym razem wykorzystamy oczywiście do tego carving knife. Celowo Wam pokazuję, że wcześniej użyliśmy piły, teraz carving knife. I jakby tworzymy sobie zupełnie nową podpałkę. Ja zaznaczyłem oczywiście dwie czynności. Jak widzieliście, pierwsza skończyła się fiaskiem. Potrzebowaliśmy minimum 1,5 kg podpałkę. Tamta uległa zniszczeniu, więc mamy po prostu 1,35 kg w starej. Że tak powiem, lepiej zrobić dwie niż jedną za mało i powtarzać czynność. Ok, stworzyliśmy sobie dodatkowe dwie podpałki, więc ponawiamy sprawę. Mamy nasze krzesiwo już zaznaczone, więc pod prawym klawiszem myszy wybrałem ponownie tworzenie campfire, czyli naszego ogniska. To jest najprostsze ognisko, jakie jest w grze, ale przy pomocy tego ogniska można bardzo, bardzo wiele rzeczy zrobić, włącznie z wytapianiem żelaza. Ok, po raz kolejny nam się nie udało, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Próbujemy po raz kolejny i nasz skill niestety tworzenia ognisk, czyli fire making, jest też bardzo niski, bo wszystkie skille na początku mają jeden. Hurra! Mamy nasze pierwsze ognisko, udało nam się rozpalić. Teraz skrótem klawiszowym pod literką F otwieram sobie nasze ognisko i przeciągam dwie podpałki, które i tak już do niczego za bardzo się nie da użyć, czyli nie rozpalimy przy pomocy ich ogniska, natomiast będą świetnym paliwem do podtrzymania naszego płomienia. Do ogniska przeciągam sobie też naszego ziemniaczka, ponieważ chcemy się posilić. Dwukrotnie klikając też loga, mogę po prostu użyć jego do paliwa poprzez komendę burn, czyli po prostu spalając bezpośrednio w ognisku. I znowu egzaminę, czyli tutaj taka komenda naszego oczka magicznego, pokazuje nam, że nasze ognisko w takim razie będzie się palić jeszcze długo, długo czasu, natomiast jego QL, nie wiem czy widzicie, wynosi zaledwie 1, czyli to jest bardzo, bardzo słabe ognisko. Nasz ziemniak grzeje się w ognisku. Jak widzicie, jest już bardzo gorący i od razu Wam powiem, że właśnie QL tego naszego ogniska, im jest wyższy, tym dłużej będzie się paliło takie ognisko. Nasza stamina też już nie spadła, ale nasz poziom nasycenia jest coraz większy. W związku z tym, dlatego właśnie próbuję Wam pokazać, jak te pierwsze dni przeżyć, gdybyście byli gdzieś poza jakąkolwiek wioską i cywilizacją. Otóż w grze mamy masę przepisów do gotowania. Tych przepisów jest bardzo dużo. Tu jeszcze zwrócę Wam uwagę, że zobaczcie, co się dzieje z rzeczami, które zostały wrzucone do ogniska, jak właśnie podpałka, która właśnie się spala i dostaje coraz większy damage. Tak, mamy książkę kucharską. I w tej książce kucharskiej, jak tak samo jak w craftingu, możemy wybierać poprzez wyszukiwarkę. Tutaj możemy sobie na przykład poprzez składnik, wybraliśmy potato, czyli ziemniaka. Nasza wyszukiwarka jest w ogóle na początku taka dosyć słaba, dlatego że no my jeszcze nie mamy tych przepisów i tylko są takie bazowe przepisy w ramach gotowania i coraz większego używania jakby tej umiejętności gotowania. Coraz więcej tych przepisów się pojawi. I wtedy będziemy wiedzieli, jak to zrobić. Ale tutaj Wam pokażę właśnie na przykładzie, że możemy wybrać jakąś potrawę i mamy pokazany sposób jej przyrządzenia. Każda potrawa ma po prostu swoją specyfikę, więc możemy po prostu albo musimy wiedzieć, w jaki sposób ją przyrządzić. Nasz ziemniak, jak widzicie, jest bardzo gorący, ale się nadal nie upiekł. On jest nadal surowy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie musimy użyć pottery bowl, czyli po prostu miski do pieczenia.
naszą miskę też wkładamy w ognisko, przeciągamy naszego kartofelka ziemniaczka. Tak, jeszcze możemy spróbować go pociąć, poszatkować, na przykład nożem, ale nie wszystko się do wszystkiego nadaje. Jak widzicie, też możemy pod prawym klawiszem coś zjeść od razu, bezpośrednio na surowo, czyli tak jak mieliśmy tam pieczywo, lub spróbować taste. I taste, jak widzicie, pokazuje nam, że ten pomidor to raczej tak nas specjalnie nie pożywi. No ale zobaczmy. Przeciągamy do i zobaczcie, co się wydarzyło. Od razu stworzył nam się breakfast. Także jak widzicie, samo wrzucanie przedmiotu do ognia nie powoduje stworzenia potrawy. Dlatego, że każda potrawa wymaga odpowiedniego potraktowania. No i zjedzmy sobie naszego ziemniaka. My oczywiście tutaj cały czas jesteśmy chronieni, więc ta nasza, po pierwsze, stamina mniej spada, ale zobaczcie, nasze odżywienie wzrosło. Nie zjedliśmy całego, jesteśmy już nasyceni, troszeczkę nam zostało na zapas. I tak mniej więcej wygląda gotowanie. Także przeciągamy zawsze do jakiegoś pojemnika. Zobaczmy, z powrotem wróćmy do książki naszych recept, ponieważ wyskoczył nam komunikat, że recepta została na breakfast dodana, więc powinniśmy go znaleźć. Tutaj niestety ta wyszukiwarka różnie to działa, ale jak widzicie, już się znalazło. I zobaczcie, mamy cookers, czyli campfire, musimy to wsadzić do pottery bowl i albo po prostu wkładamy cały ziemniak, albo po prostu chopped, czyli posiekany. I po prostu tak wygląda nasze gotowanie. Im bardziej przetworzone to pożywienie, czyli bardziej poszatkowane, pocięte, dodane składniki typu zioła i tak dalej, tym nasza potrawa jest bardziej energetyczna i bardziej nas zasila. Każdą praktycznie potrawę możemy tutaj znaleźć, tą, która jest nam dana na początku. Natomiast później gotując, jesteśmy w stanie sami stworzyć dodatkowe przepisy, które pozwolą nam po prostu na gotowanie. Ale tak wygląda mniej więcej to, w jaki sposób możemy sobie przyrządzać to jedzenie. Nie sugerujmy się od razu też tym, dlatego że na początek naprawdę twórzmy bazowe, podstawowe, najprostsze potrawy. Nie bawmy się w jakieś siekanie właśnie naszych warzyw. Zresztą nie mamy do tego narzędzi, nie mamy noża jeszcze. Te wszystkie narzędzia będziemy musieli sobie stworzyć. Nie mamy forge, czy nie mamy pieca. Bardzo często są potrzebne wytopione specjalne patelnie, których jeszcze nie mamy. Musimy zdobyć żelazo, ale pokazuję Wam zasadę. Potrafimy już rozpalić ognisko. I teraz znowu kolejna próba. Skoro mamy już tyle różnych rzeczy, czy coś z tym stworzymy? No nie. Jak widzicie, whey bread, czyli po prostu ten nasz początkowy chlebek, nie nadaje się do włożenia do pottery bowl. Próbujcie, kombinujcie, nie bójcie się eksperymentów. Chcę Wam jeszcze przy okazji pokazać, że tak jak mogliśmy rozpalić ognisko, tak możemy je również zgasić tym samym narzędziem, który rozpalaliśmy, czyli snuff. Zaznaczony mamy, jak widzicie, krzesiwo. Wykonuję komendę snuff i nasze ognisko poszło w nicość. Jak na razie więc ścięliśmy drzewo, zrobiliśmy z niego kłody, z kłód zrobiliśmy podpałkę i rozpaliliśmy nasze ognisko, w którym upiekliśmy naszego ziemniaka. Tym sposobem pierwsze elementy survivalu mamy za sobą. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać jeszcze jeden element, który może być dla Was ważny, dlatego że ważnym elementem tej gry jest stworzenie własnej wioski. I dzisiaj pokażę Wam mniej więcej, w jaki sposób to zrobić, natomiast od razu Wam powiem, że nie będzie to clue tego odcinka. Ja nie chcę, żebyście od razu po pierwszych krokach zakładali swoją wioskę i zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Otóż podjęcie decyzji o postanowieniu założenia własnej wioski musi być czymś poparte. Musicie znaleźć odpowiedni teren, musicie wiedzieć, co i w jaki sposób będziecie chcieli się rozwijać. Dlaczego? Bo może będziecie chcieli być bliżej wody i żeglować, może będziecie chcieli w górach tworzyć jakąś inną wersję swojego lore, więc ja Wam tylko pokażę, że po prostu w jaki sposób się to robi. Otóż zaznaczacie Wasz swój deed stake, który macie w wyposażeniu seryjnym i pod prawym klawiszem możecie zrobić found settlement. Jak widzicie, nie jesteśmy w stanie go zrobić, dlatego że mamy tutaj tak zwany permitter, czyli coś, co jest po prostu w koło encore, takim terenem ochronnym i każda wioska, każdy właściciel wioski może coś takiego stworzyć. Dlaczego i po co? Ano właśnie dlatego, żeby móc się rozwijać potem, nawet od razu nie wykorzystując całego swojego terenu lub po prostu zostawiając sobie taki teren ochronny, żeby nikt nam się za płotem nie wybudował. Od razu też podpowiem, że nie poszukujcie naprawdę od razu swojego miejsca bardzo, bardzo blisko właśnie miast startowych, dlatego że
wszyscy, którzy tam startują, od razu próbują. Ja tu też Wam pokażę właśnie nawigację. Właśnie w tej chwili weszliśmy do Twisted Sands, czyli właśnie jakiejś wioski czyjejś. Pomimo, że nie było płotów, nie było ogrodzeń, nawet nie wiedzieliśmy, że do niej weszliśmy, ale właśnie w okienku eventu, w tabie na dole mamy właśnie You Enter Twisted Sands, czyli właśnie znajdujemy się u kogoś na terenie jego posesji, chociaż tak naprawdę nie wygląda to wcale na posesję. Po to Wam właśnie o tym mówię, że przechodząc czasami nie wiemy, że jesteśmy w takim miejscu, a to już jest czyjaś wioska i bardzo dużo ludzi ma na przykład pobudowane swoje tereny pod spodem. Jak widzicie, teraz właśnie ją opuściliśmy, także poruszanie się po świecie Wurma czasami wymaga wnikliwej obserwacji. To na dzisiaj wszystko, serdecznie Wam dziękuję. A co w następnych odcinkach? Odwiedzimy kopalnię, nauczymy się korzystać z mapy i spróbujemy również troszeczkę nawigować, czyli mały GPS. Do tego zmierzymy się z potworem, naszym pierwszym na naszej drodze. I niewykluczone, że poczujemy ostry ból w klatce piersiowej. I jak się tego pozbyć, to przy okazji Wam opowiem. Będziemy pływać i pokazywać, w jaki sposób przemierzać ten ląd, nam nieznany. I odwiedzimy motel, w którym możemy się schować, gdzie możemy spędzić swoje pierwsze dni. Serdecznie Was zapraszam i zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka.